przerywała, to po pierwsze, sprawdźcie swoje łącze internetowe. Po drugie, zamknijcie okno przeglądarki, ponownie skopiujcie ten link, który otrzymaliście do szkolenia, wklejcie do nur tej przeglądarki i to najprawdopodobniej powinno ten problem rozwiązać. Gdyby jednak to nie poskutkowało, to zmieńcie przeglądarkę. Rekomenduję użycie Chrome, Firefox, Safari, Opera. Generalnie nie używajcie Państwo Internet Explorer. Tak jak wynika z doświadczeń naszych klientów, ta przeglądarka najgorzej radzi sobie z naszymi transmisjami. Oczywiście, jeżeli jesteście na tym narzędziu i wszystko gra, możecie na tym narzędziu zostać. Nasze dzisiejsze szkolenie będzie podzielone na kilka części. Najpierw ja wspólnie z Kasią opowiemy Państwu o rozliczeniu tarczy, a następnie Pan Bartłomiej oraz Pan Paweł pokażą Państwu, w jaki sposób będziecie mogli już wypełnić ten formularz w swojej bankowości elektronicznej. Na sam koniec będzie również możliwość zadawania pytań. Zaznaczam, że nasz czat jest moderowany. Państwo jest tutaj już ponad 350 osób, więc oczywiście gdyby każdy zadał co najmniej jedno pytanie i musielibyśmy poświęcić minutę na odpowiedź, no to zajęłoby nam to 350 minut, więc jest to nierealne. Więc tylko na wybrane pytania udzielimy odpowiedzi. Czat jest w tym momencie wyłączony. Będziecie Państwo mogli z tego czatu skorzystać na sam koniec. Kasia, czy o niczym nie zapomniałem, czy chcesz coś dodać? Nie, ja nie chciałam nic dodać, wszystko jest w porządku, więc chciałabym jeszcze zaprosić naszych gości, żeby przywitali klientów. Dziękuję. Państwo już nas przedstawili, ja się nazywam Paweł Jaszewski, jest ze mną Bartek Wąsewicz, odpowiadamy w banku za procesy związane z tarczą finansową. Jest już tradycją banku BNP Paribas, że przed każdą tarczą, czy przed każdym etapem danej tarczy dla Państwa, naszych klientów, takie szkolenia wraz z Państwowym Funduszem Rozwoju przeprowadzamy. Oczywiście tym razem nie mogło być inaczej. Z tego miejsca chciałem podziękować ekspertom z PFR-u, że znaleźli dla Państwa, naszych klientów, swój cenny czas. Więc w imieniu banku witam Państwa bardzo serdecznie, tak, i zapraszam na to szkolenie, tak jak zostało wypowiedziane, poświęcone procesowi umorzeń dla mikrofirm w ramach programu tarczy PFR 1.0. I oddaję głos ekspertom z PFR-u. Dziękuję. Szanowni Państwo, zatem rozpoczynamy. To jest teraz ta część będzie moją częścią, a potem przekażę głos koledze. Jeszcze raz zwracam uwagę i przypominam szkolenie dla mikrofirm. Jeśli nie jesteście Państwo mikrofirmą, będzie przygotowane, jest zorganizowane szkolenie dla MSP, więc wtedy na to szkolenie warto się zapisać. Jeśli mówimy o subwencji, ja sobie jeszcze dla Państwa włączę wskaźnik. Tak nam będzie zdecydowanie prościej się komunikować. Rozliczenie subwencji podzieliliśmy na 5 kroków. Pierwszy krok to jest udostępnienie przez PFR rozliczenia czy propozycji rozliczenia. Oczywiście taki dokument zostanie udostępniony w bankowości elektronicznej. Nigdzie indziej nie dostaniecie Państwo komunikatu z tym związanego. Czyli tu już pierwsza informacja. Śledźcie bardzo uważnie wszelkie komunikaty, które pojawiają się w bankowości elektronicznej. Kiedy takie oświadczenie, kiedy taką propozycję Państwo dostaniecie? Najpóźniej dzień przed pierwszym dniem na złożenie oświadczenia o rozliczeniu, czyli dzień przed rocznicą. Najpóźniej. Może się wydarzyć, że będzie to wcześniej, ale niekoniecznie musi się to zdarzyć. Ten dokument, który dostaniecie Państwo na pierwszym etapie, czyli przed rocznicą subwencji, nie będzie edytowalny, czyli to będzie propozycja, jaką składa PFR na podstawie danych, które zaciągnął z wszelkiego rodzaju systemów rejestrów publicznych. Potem przychodzi drugi etap, czyli złożenie przez beneficjenta oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej. Taki dokument, a właściwie ten dokument, który pierwotnie podstawił PFR, on zyska możliwość edytowania i macie Państwo na to 10 dni roboczych. Na przestrzeni tych 10 dni roboczych możecie zedytować propozycję, jeśli uznacie, że są pewne niezgodności czy rozbieżności względem tego, co zaproponował Wam PFR, a co Wy macie w swojej dokumentacji. Kolejnym etapem jest otrzymanie decyzji.
Tutaj decyzje mogą być dwojakie. Możecie Państwo otrzymać decyzję o umorzeniu czy tam o zwrocie, czyli z podaną konkretną kwotą, ile zostało umorzone, ile jest do zwrotu, ale może być również taka sytuacja, że dostaniecie Państwo decyzję, ale bez podanej konkretnej kwoty. To będzie oznaczało, że PFR z różnych powodów, być może jakichś braków, nie był w stanie podjąć decyzji o kwocie, jaka powinna zostać umorzona, czy też należy się do zwrotu. W związku z tym to będziecie Państwo korygowali w postępowaniu wyjaśniającym. Czwarty etap to jest oczywiście udostępnienie harmonogramu spłat przez bank. Nie dotyczy to sytuacji, w której jest 100% umorzenia, bądź też 100% subwencji nie podlega zwrotowi. I to jest bardzo istotne. Czyli nie wszyscy Państwo dostaniecie harmonogram i potem następuje spłata subwencji. Czyli mamy 5 kroków. Wyobraźmy sobie, że wypłata subwencji to jest 30 kwietnia 2020 roku. To oznacza, że propozycję otrzymacie Państwo od PFR-u przed 30, czyli przed rocznicą subwencji. I wtedy ona będzie nieedytowalna, więc nie denerwujcie się Państwo, jeśli tam będziecie próbowali coś zmienić, bo będą inne dane, aniżeli wy macie zaczytane. To będzie możliwość edycji będzie dopiero w momencie między 30 kwietnia a 17 maja. To jest 10 dni roboczych. Przykład drugi, 18 maj, to jest wypłata subwencji, czyli taką propozycję rozliczenia otrzymacie Państwo przed 18 maja, a od 18 maja do 1 czerwca będzie czas na to, żeby zedytować i zaakceptować takie oświadczenie. I przykład trzeci, bardzo analogiczny tak naprawdę, 8 czerwca doszło do wypłaty subwencji, przed 8 czerwca otrzymamy propozycję nieedytowalną, od 8 czerwca do 22 czerwca jest czas na edycję i zaakceptowanie oświadczenia o rozliczeniu. Zanim Państwo zaakceptujecie takie oświadczenie, sprawdźcie, przeczytajcie je bardzo uważnie, czy jest dla Was, czy jest zgodne z Waszym oczekiwaniem, to jest pierwsza rzecz, i czy jest zgodne z dokumentacją, jaką macie przygotowaną. Jeśli by się okazało, że są tam pewnego rodzaju rozbieżności, należy je wyjaśnić w rejestrach publicznych, czyli w ZUS-ie, w Urzędzie Skarbowym, gdziekolwiek będziecie, odnotujecie rozbieżność, tam powinniście skierować swoje kroki i korygować dane. Popraw dane, jeśli są nieprawidłowe. Co jest istotne? Jeśli przedsiębiorcy należy się umorzenie 100%, to podaj, oczywiście po pierwsze sprawdź, wylicz i podaj spadek przychodów ze sprzedaży. Jak również sprawdź lub popraw kody PKD. Szczególnie dotyczy to przedsiębiorców, którzy nie korzystali z tarczy 2.0, a wiedzą, że na przykład na tę chwilę mają możliwość umorzenia 100%, bo mają na przykład ten spadek obrotów, który jest wymagany, czy też mają jeden z 54 kodów, których ich do tego kwalifikuje. I ostatni krok to jest podpisanie oświadczenia. Dlaczego tak bardzo zwracamy uwagę na to, żeby się bardzo uważnie przejrzeć temu oświadczeniu? Dlatego, że w momencie, kiedy Państwo podpiszecie to oświadczenie, to znaczy, że zgadzacie się na decyzję, na tą propozycję, którą złożył Państwu PFR. Od tego nie ma odwrotu. To znaczy, że w momencie, kiedy akceptujecie to, zamykacie za sobą drzwi do jakichkolwiek postępowań wyjaśniających. Kwestionowanie wysokości subwencji podlegającej zwrotowi będzie możliwe tylko i wyłącznie w toku postępowania wyjaśniającego. I na to zwracamy uwagę. Jeśli by się okazało, że faktycznie są te rozbieżności, to najpierw należy podjąć działania, które będą zmierzały do tego, aby te niejasności czy rozbieżności wyjaśnić, a dopiero potem
złożyć oświadczenie o rozliczeniu, czy też a właściwie nawet nie oświadczenie o rozliczeniu, tylko przedstawić dane zgodne ze stanem faktycznym i to będzie weryfikowane w postępowaniu wyjaśniającym. Bardzo często zdarzają się takie sytuacje, kiedy przedsiębiorcy wnioskujący o tarczę na początku mieli przedstawić dokumenty, czyli umocowania dla osób, które w ich imieniu działały. No i niektórzy przedsiębiorcy dostarczyli, niektórzy nie dostarczyli, niektórzy dostarczyli, ale były one nieprawidłowe. I teraz, to też bardzo istotny etap. Czyli na etapie składania wniosku wyobraźmy sobie, że przedsiębiorca nie spełnił tego kryterium, czyli nie dostarczył umocowania. Ma 14 dni na to, żeby wszcząć postępowanie wyjaśniające. Czyli ma 14 dni na to, żeby dostarczyć te dokumenty do PFR-u. Jeśli dostarczy te dokumenty w terminie 14 dni, dostaje decyzję o rozliczeniu. Na tym etapie można powiedzieć, że decyzja jest wstrzymana. Czyli nie otrzymacie Państwo decyzji kwotowej. Ona będzie po prostu zawieszona do momentu, kiedy nie zostanie spełniony warunek. Jeśli warunek nie zostanie spełniony, 100% subwencji będzie wymagane do zwrotu. I bardzo Państwa uczulamy, to jest bardzo wrażliwy temat. Sprawdźcie 3 razy, upewnijcie się, czy na pewno, czy oby na pewno macie potwierdzenie, że na przykład te Wasze dokumenty zostały złożone, albo jeśli nie zrobiliście tego, to pamiętajcie, że to nie jest tak, że ktoś o tym zapomniał. To będzie wymagane. Druga sytuacja, czyli dostarczono wnioski, ale były one nieprawidłowe lub nie, bądź nie, nie, jakby niekompletne. Tutaj normalnie przedsiębiorca otrzyma decyzję kwotową, czyli będzie miał informację, ile do umorzenia, ile ewentualnie do zwrotu. Jednak w terminie 14 dni ma obowiązek dostarczenia prawidłowych dokumentów. Jeśli dostarczy dokumenty, decyzja utrzymana. Jeśli te dokumenty nie zostaną dostarczone, 100% subwencji do zwrotu. Zwracamy na to szczególną uwagę. Jeśli jesteśmy już na etapie rozliczenia, oświadczenie o rozliczeniu subwencji może zostać złożone w imieniu beneficjenta wyłącznie jednoosobowo przez osobę, która posiada dostęp do bankowości elektronicznej. W tej sytuacji będzie ono traktowane jako oświadczenie złożone przez osobę upoważnioną. I co jest również istotne, dokumenty potwierdzające upoważnienie mogą być zweryfikowane na etapie kontroli. To oznacza, że nie dołączacie Państwo tych oświadczeń do tych dokumentów do oświadczenia o rozliczeniu subwencji. Czyli mogą być weryfikowane na etapie kontroli. Bankowość elektroniczna to jest miejsce, w którym będziecie Państwo mogli weryfikować czy sprawdzać komunikację z banku. Proces rozliczenia subwencji tylko i wyłącznie odbywa się za pośrednictwem bankowości elektronicznej. W żadnej innej formie nie będzie on możliwy. I pierwszy etap to jest udostępnienie propozycji, czyli to jest ten pierwszy, który powiedziałam, że nie możecie jeszcze edytować. Możecie mu się przyjrzeć i sprawdzić, czy zgodnie jest z Waszymi oczekiwaniami. Potem jest możliwość edycji. Następuje złożenie oświadczenia o rozliczeniu, wydanie decyzji i harmonogram spłat. Zwracamy również uwagę na to, że rozliczenia dokonuje się dokładnie w tym samym banku, w którym był składany wniosek. No i jeśli pojawiłaby się taka sytuacja, mówimy o tym, że jest to problem, czyli beneficjent nie posiada rachunku w banku, w którym wnioskował o przyznanie subwencji PFR. PFR poszedł w tym zakresie na rękę i mówi, dobrze, przedsiębiorco, rozumiem, z jakichś różnych powodów nie doszło do utrzymania tego rachunku. Co zatem proponuje PFR? Założenie rachunku bankowego. Oczywiście
z usługą bankowości elektronicznej, no bo na tej, w tym kanale będzie się z nim komunikował PFR, w tym samym banku, podkreślam, w tym samym banku, za którego pośrednictwem był składany wniosek o subwencję, przed rozpoczęciem biegu terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu, czyli przed rocznicą. Jeśli mieliście Państwo wypłaconą subwencję 30, to powinniście założyć taki wniosek 30 kwietnia, to zakładacie taki wniosek przed 30, taki rachunek przed 30 kwietnia. No oczywiście, że chyba, że bank umożliwia odnowienie takiej relacji. Później ostatni termin to nie później niż ostatni dzień terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu. Przypominam, musi to być ten sam bank. O, przepraszam, coś mi tutaj przeklikało mi się za szybko. Zapraszam Patryka. Halo, halo Patryk. Bardzo dziękuję, Kasia. Potwierdź, czy mnie słychać. Słychać, słychać. Ja już usuwam swoją strzałkę. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, wiecie już, jakie kroki należy podjąć jeszcze przed złożeniem tego oświadczenia o rozliczeniu, kiedy będziecie to oświadczenie mogli złożyć oraz co będzie następowało później. Teraz opowiem Państwu o rozliczeniu tej subwencji i umorzeniu na zasadach ogólnych. Czyli nie dotyczy to tych przedsiębiorców, którzy będą mieli prawo do umorzenia 100% kwot subwencji, bo o tym za kilkanaście minut opowie Wam Kasia. Ja opowiem o tym, w jaki sposób będziemy to mogli umorzyć do 75% subwencji. Zaczniemy od pesymistycznej wieści, czyli kiedy będziemy musieli zwrócić 100% subwencji. 100% subwencji do zwrotu będzie w tych przypadkach, jeżeli zaprzestalibyśmy prowadzenia działalności gospodarczej w każdym czasie przez 12 miesięcy od dnia przyznania nam subwencji. Mówiąc zaprzestali prowadzenia działalności, mam na myśli to, że ta działalność zostałaby zawieszona, weszlibyśmy w stan likwidacji, upadłości lub też restrukturyzacji. Czyli nie mogliśmy tej działalności gospodarczej zawiesić nawet na jeden dzień w ciągu tych 12 miesięcy. Oczywiście gdybyśmy złamali też inne postanowienia, które były zawarte w umowie czy też w regulaminie, które skutkowałyby koniecznością 100% zwrotu, również bylibyśmy do tego zobowiązani. W jaki sposób będzie następowało umorzenie czy też zwracanie tej subwencji? Jest to podzielone na trzy części. 25% kwoty subwencji, jeżeli utrzymaliśmy tą działalność gospodarczą przez 12 miesięcy, zawsze będzie nam umarzane. Czyli 25% nie będziemy musieli zwracać. Od 0 do 50% będzie mogło być umorzone lub też będziemy musieli zwrócić w zależności od utrzymania lub też redukcji stanu zatrudnienia. I tutaj generalnie zasada jest taka, że redukcja zatrudnienia o 10% będzie skutkować zwiększeniem kwoty zwrotu o 10% kwoty subwencji. Ostatnia część, która nam zostaje, czyli ostatnie 25%, 25% kwoty subwencji jest zawsze do zwrotu. Co to znaczy utrzymanie redukcji zatrudnienia? W jaki sposób to będzie liczone? Tutaj będzie bardzo proste działanie. Będziemy porównywać średnią liczbę pracowników przez okres 12 pełnych miesięcy, liczonych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia umowy. I tą liczbę będziemy porównywać z liczbą pracowników, na których beneficjent otrzymał subwencję finansową. W jaki sposób będziemy liczyć tą średnią? Będziemy brać pod uwagę tutaj stan zatrudnienia na koniec tego miesiąca, koniec następnego miesiąca, koniec następnego miesiąca i tak przez 12 miesięcy i dzielimy to przez 12, dzięki temu wyjdzie nam średnia arytmetyczna. Jeszcze raz Państwu podkreślam, że porównujemy tą skalę redukcji zatrudnienia, odnosząc się do liczby pracowników, na którą otrzymaliśmy subwencję, a nie do liczby pracowników na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymaliśmy subwencję. To jest zmiana, która wynika ze zaktualizowanego regulaminu i to jest zmiana dla Państwa korzystna. No bo może być taka sytuacja, że na przykład mieliśmy tych pracowników na koniec miesiąca poprzedzającego otrzymanie subwencji na przykład 13, no ale jak dobrze wiemy, jako mikrofirmy maksymalnie mogliśmy tą subwencję otrzymać na 9 osób. Więc tutaj będziemy się porównywać do tej dziewiątki, czyli do liczby osób, na którą tą subwencję otrzymaliśmy.
W jaki sposób będziemy liczyć tą średnią z okresu 12 miesięcy? Załóżmy, że data zawarcia umowy o subwencję to był 18 maja. Koniec miesiąca poprzedzającego datę zawarcia umowy, no to jest 30 kwietnia. No to bierzemy stan naszego zatrudnienia na 30 kwietnia 2020 roku i dalej 31 maja 2020 roku, czyli koniec następnego miesiąca, dalej koniec jeszcze następnego miesiąca, czyli 30 czerwca i tak przez 12 miesięcy, czyli będziemy kończyć 31 marca. Można powiedzieć, że będziemy badać ten konkretny dzień, czyli zawsze to będzie ostatni dzień miesiąca. Załóżmy, że zrobimy sobie taką tabelę w Excelu, napiszemy sobie ten 30 kwietnia, 31 maja i tak dalej. Wpiszemy sobie tę liczbę pracowników, sumujemy, podzielimy przez 12. W tym przypadku średnia wyszła nam 6. Załóżmy, że liczba pracowników, na których otrzymaliśmy subwencję finansową, wynosiła 9, czyli 6 porównujemy do 9. Podstawiając to pod wzór, który jest podany w regulaminie, wyjdzie nam, że w tym wypadku redukcja zatrudnienia wynosiła 33%. Oczywiście tutaj ten kwiecień, maj, czerwiec jest przykładem, no bo gdybyście Państwo otrzymali na przykład tą subwencję, no załóżmy w czerwcu, no to rozpoczynamy to liczenie od 31 maja. Gdybyście Państwo subwencję otrzymali w lipcu, no to liczenie rozpoczynamy od 30 czerwca i tak dalej. Zawsze to liczenie rozpoczynamy od końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym tą subwencję otrzymaliśmy. Kogo będziemy liczyć do tego średniego zatrudnienia, czyli jak tutaj będziemy rozumieć pracownika? Ta definicja pracownika jest definicją bardzo szeroką. Za pracownika będziemy oczywiście rozumieć osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy i będziemy przeliczać te osoby na pełny wymiar czasu pracy, jeżeli ta osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i oczywiście zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, musi być do tych ubezpieczeń zgłoszona na ostatni dzień każdego z tych 12 miesięcy rozliczeniowych i tutaj z pomocą mamy dla Państwa odpowiednie kody ubezpieczeń. Jest to kod 0110, 0111, 0125, 0126. Osoby zgłoszone z tymi czterema kodami lub pod co najmniej jednym z tych czterech kodów zawsze przeliczamy na pełny wymiar czasu pracy. Czyli jeżeli ta osoba pracuje na przykład pół etatu, to liczymy ją jako pół etatu. Z kolei jako jeden etat będziemy liczyć osoby, które przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, te osoby, które są zgłoszone do ubezpieczeń z kodami 1240 czy też 1211. Czyli załóżmy, że mam jakiegoś pracownika, który na początku miesiąca jeszcze pracował u mnie na pół etatu, ale już na koniec miesiąca, na ostatni dzień tego miesiąca był na urlopie na przykład już macierzyńskim i zgłosiłem go do ubezpieczeń z kodem na przykład 1240 albo 1211, to niezależnie od tego, że wcześniej pracował tylko na część etatu, w takim przypadku będę tą osobę liczył już jako jeden etat. Jako jeden etat liczę również osoby, które współpracują ze mną niezależnie od formy prawnej. Czyli w szczególności mam tutaj na myśli te osoby, które są zatrudnione na przykład na podstawie umowy zlecenia. Ważne jest to, że te osoby muszą być zgłoszone przez nas do ubezpieczeń społecznych. Muszą być oczywiście zgłoszone na ostatni dzień miesiąca każdego z tych 12 miesięcy rozliczeniowych. No i tutaj też macie Państwo odpowiednie kody PKD. Nie musicie ich przepisywać, bo udostępnimy Państwu tą prezentację po naszym szkoleniu. Co jest istotne? Pracownik młodociany, czyli osoba zgłoszona z kodem 0120. Tutaj mamy taką zasadę, że jeżeli ta osoba jest wpisana, ma wpisany wymiar czasu pracy, to liczymy go zgodnie z tym wymiarem. Ale jeżeli nie ma, czyli w pozostałych przypadkach, będziemy tę osobę traktować jako jeden. Czyli jeszcze raz podsumowując, te osoby współpracujące niezależnie od formy prawnej zawsze liczymy jako jeden etat. Ważne jest to, że muszą być zgłoszone przez nas do ubezpieczeń społecznych. Bardzo często już na naszych szkoleniach padają pytania. No dobrze, zatrudniam studenta do 26 roku życia, czy liczę tę osobę? No, za takiego studenta do 26 roku życia nie odprowadzamy składek na ubezpieczenia społeczne, więc nie mieści się w tej definicji, no więc tej osoby nie będziemy do tego naszego stanu zatrudnienia liczyć. Bardzo często Państwo też nas pytacie o urlopy bezpłatne. I tutaj generalnie zasada jest taka, nie uwzględniamy osób przebywających na urlopach bezpłatnych przez pełny miesiąc kalendarzowy. Czyli jeżeli cały miesiąc jestem na urlopie bezpłatnym, to nie jestem liczony do stanu zatrudnienia.
ale jeżeli w ciągu tego miesiąca przepracuję co najmniej jeden dzień, a pozostałe dni będę na urlopie bezpłatnym, to już do tego stanu zatrudnienia jak najbardziej wliczany będę. W jaki sposób będziemy liczyć też tych naszych pracowników? Przygotowaliśmy dla Państwa przykład. Załóżmy, że przedsiębiorca zatrudnia 4 osoby na podstawie umowy o pracę i są to osoby zatrudnione na cały etat, ale jeden pracownik cały miesiąc przebywał na urlopie bezpłatnym. No to jeżeli przebywał cały miesiąc na urlopie bezpłatnym, no to go nie liczę. Mam 4 pracowników, czyli 4 minus 1. Liczę ich jako jeden etat, no bo oni pracują przecież na cały etat, czyli 4 minus 1 razy 1 to są 3 osoby. Czyli z tego tytułu zatrudniam 3 osoby. 3 osoby jeszcze zatrudniam na pół etatu. No to 3 razy wysokość tego etatu, czyli pół, równa się 1,5. Jedną osobę zatrudniam na podstawie umowy o pracę na ćwierć etatu, czyli 1 razy wysokość tego etatu, czyli 0,25. No bardzo proste działanie, równa się 0,25. Mamy również jedną osobę, która przebywa na urlopie macierzyńskim. Nie jest ważne, na jaką część etatu ta osoba pracuje, no bo zawsze tą osobę liczę jako jeden etat, czyli wpisuję 1. Mam również w swojej firmie 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, które są oczywiście zgłoszone do ubezpieczeń społecznych, więc te osoby liczę jako 3. Mam również 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, ale te osoby są już zgłoszone tylko i wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego. Czyli te osoby liczę jako 0, no bo nie są zgłoszone do ubezpieczeń społecznych. No to teraz sumuję 3 plus 1,5 plus 0,25 plus 1 plus 3 równa się 8,75. Czyli tyle osób zatrudniam na koniec jakiegoś wyimaginowanego miesiąca, który sobie tutaj założyliśmy w tym przykładzie. 8,75 to ta liczba posłuży mi do wyliczenia średniej. No i tak co miesiąc na koniec każdego z tych 12 miesięcy będę musiał to jako pracodawca obliczyć. Co to znaczy utrzymanie działalności gospodarczej? Czyli kolejny ten warunek, dzięki któremu będę mógł mieć umorzone do 25% subwencji. Utrzymanie działalności gospodarczej oznacza, że nie zaprzestano prowadzenia działalności gospodarczej, czyli tej działalności nie zawieszono, nie otwarto postępowania likwidacyjnego, nie otwarto postępowania upadłościowego lub też restrukturyzacyjnego. Musimy utrzymać tą działalność gospodarczą w każdym czasie przez okres tych 12 miesięcy od daty przyznania nam subwencji finansowej, czyli nawet na jeden dzień ta działalność nie mogła zostać zawieszona. I na sam koniec tego modułu przykład. Załóżmy, że liczba pracowników, na którą beneficjent otrzymał subwencję finansową, to jest 5 osób. Kwota przyznanej subwencji to jest 120 tysięcy złotych. No i teraz tak. Załóżmy, że oczywiście przedsiębiorca utrzymał tą działalność przez te 12 miesięcy. Załóżmy też, że dokładnie utrzymał tą średnią liczbę pracowników przez te 12 miesięcy, czyli ona również wynosiła 5. No to zobaczcie Państwo. Skala redukcji zatrudnienia 0. Kwota wynikająca z redukcji zatrudnienia do zwrotu 0, no bo nikogo nie zwolniliśmy. Kwota umorzenia wynikająca z utrzymania zatrudnienia, no to jest połowa subwencji w tym przypadku, czyli subwencja wynosiła 120 tysięcy złotych, czyli 60 tysięcy będzie mi z tego tytułu umorzone. 25% z tych 120 tysięcy również będzie mi umorzone z tego tytułu, że utrzymałem działalność gospodarczą, czyli 25% ze 120 tysięcy to jest 30 tysięcy złotych. Czyli w tym przypadku przedsiębiorca ma umorzone 90 tysięcy złotych, a 30 tysięcy będzie musiał zwrócić. Oczywiście gdyby zwiększył ten stan zatrudnienia, czyli zamiast 5 osób średnio przez te 12 miesięcy zatrudniałby na przykład 6 osób, no to tutaj jakby niczego to nie zmieni, no bo i tak będzie miał umorzone 90 i tak 30 tysięcy będzie do zwrotu. Załóżmy jednak, że ten przedsiębiorca dokonał redukcji zatrudnienia i przez te 12 miesięcy średnio nie zatrudniał już 5 osób, ale średnio zatrudniał 4,5 osoby, no bo przecież mogą nam wyjść wartości ułamkowe. 4,5 osoby to zobaczcie, że redukcja zatrudnienia wynosiła 10%. Pamiętacie Państwo tą zasadę, że 10% redukcji zatrudnienia, no to 10% kwoty subwencji do zwrotu. 10% ze 120 tysięcy, czyli kwota subwencji do zwrotu wynikająca z redukcji zatrudnienia 12 tysięcy złotych. Kwota subwencji umorzona wynikająca z utrzymania zatrudnienia, no to w tym przypadku już będzie 48 tysięcy złotych.
Kwota do umorzenia wynikająca z utrzymania działalności gospodarczej, no to zawsze będzie 25% kwoty subwencji, czyli 30 tysięcy złotych. Czyli w takim przypadku ten przedsiębiorca umorzony będzie mieć 78 tysięcy złotych, a do zwrotu będzie mieć 42 tysiące złotych. Oczywiście im większa redukcja zatrudnienia, tym większa kwota subwencji do zwrotu, ale zobaczcie też Państwo na przykład, że redukcja zatrudnienia już większa niż 50% zawsze będzie skutkować tym, że ta kwota do zwrotu będzie taka sama. Dlaczego? No bo jeżeli 50% kwoty subwencji do zwrotu jest zależne od redukcji stanu zatrudnienia, a pamiętamy tą zasadę, że 10% redukcji zatrudnienia, 10% subwencji do zwrotu, no to maksymalnie z tego tytułu do zwrotu może być połowa subwencji, czyli 60 tysięcy złotych. Czyli jeżeli moja redukcja zatrudnienia wynosi 51% i więcej, no to w tym przypadku zawsze będę zwracał 50% kwoty subwencji, czyli z tych 120 tysięcy złotych w tym przykładzie to będzie 60 tysięcy złotych, a umorzone i tak zawsze będę miał 25% kwoty subwencji, umorzone oczywiście z tytułu utrzymania działalności gospodarczej, czyli umorzone będzie 30 tysięcy złotych, a do zwrotu będzie 90. To co do zwrotu, oczywiście będziecie Państwo musieli zwrócić. Kwota subwencji do zwrotu jest nieoprocentowana i zwrot będzie następował w nie więcej niż 24 miesięcznych ratach i będziecie Państwo to zwracać po upływie 13 miesięcy kalendarzowych, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypłacono subwencję. Teraz oczywiście, żeby to zdanie przełożyć na język polski, żeby powiedzieć to dużo prościej, załóżmy, że wypłata subwencji nastąpiła w maju 2020 roku. Rozpoczęcie spłaty nastąpi po upływie tych 13 miesięcy kalendarzowych, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypłacono subwencję, czyli musi minąć maj, musi minąć ten czerwiec i rozpoczynacie spłatę od lipca 2021 roku i robicie to przez 24 miesiące, czyli zakończycie tę spłatę w czerwcu 2023 roku. Generalnie oczywiście to nie wy jako przedsiębiorcy będziecie musieli liczyć, co to jest za miesiąc. Zostanie wam udostępniony harmonogram i zawsze będziecie spłacać tą subwencję według tego harmonogramu. Harmonogram oczywiście zostanie udostępniony w bankowości elektronicznej. Może być taka sytuacja, że na przykład część z Państwa będzie chciała tą subwencję spłacić wcześniej. Oczywiście ta subwencja jest nieoprocentowana, ale na przykład gdybyście Państwo chcieli uwolnić limit pomocy publicznej, no to może być taka sytuacja, że będziecie chcieli właśnie dokonać tej spłaty wcześniejszej. Jeżeli będziecie chcieli spłacić wcześniej, w części albo w całości, to zawsze będzie wymagane złożenie dyspozycji. To będzie dyspozycja nadpłaty. Tą dyspozycję oczywiście będziecie składać w swoim banku, na przykład za pomocą bankowości elektronicznej. Zawsze taka dyspozycja powinna zostać złożona na co najmniej jeden miesiąc przed planowaną datą nadpłaty. To jest oczywiście ten minimalny termin. Banki już w zależności od tego, jakimi systemami dysponują, mogą w niektórych przypadkach wyznaczyć krótszy termin. Taka dyspozycja również powinna obejmować kwotę nie mniejszą niż dwukrotność raty. Czyli jeżeli chcemy dokonać nadpłaty, no to minimum dwa razy to, co zwyczajowo płacimy. W tej dyspozycji powinniśmy wskazać, czy ta nadpłata ma spowodować skrócenie okresu spłaty subwencji, czy też wolelibyśmy, żeby spowodowała zmniejszenie wysokości pozostałych rat do spłaty, czy też ewentualne inne opcje, które będą udostępnione przez bank. Jeszcze raz podkreślę, że tą dyspozycję znajdziecie Państwo w swoim banku, więc pytanie o to, jak będzie ta dyspozycja wyglądać, to jest pytanie, które już wprost będziecie musieli skierować do swojego banku. Gdyby była taka sytuacja, że na przykład przelaliście Państwo pieniądze, a nie złożyliście takiej nadpłaty, dyspozycji nadpłaty, to będzie to skutkować tym, że te pieniądze będą po prostu leżeć na odpowiednim koncie bankowym i nie będą wchodzić w poczet spłaconej raty. One zostaną uruchomione w tym terminie, kiedy będzie następować spłata raty zgodnie z harmonogramem. Czyli jeszcze raz podkreślam, chcecie spłacić subwencję wcześniej, zawsze w każdym przypadku musicie złożyć nadpłatę. Nawet jeżeli już pierwszego dnia przelejecie całą kwotę subwencji do zwrotu, to i tak ona się będzie spłacać automatycznie przez te 24 miesiące, więc chcemy spłacić wcześniej, część lub całość, zawsze musi być złożona dyspozycja.
Czyli jeszcze raz podsumowując to, co powiedziałem, dwa kroki wcześniejszej spłaty. Krok pierwszy, złożenie dyspozycji z odpowiednim wyprzedzeniem. Krok drugi, przelanie środków. Brak dyspozycji równa się brak wcześniejszej spłaty. Druga sytuacja jeszcze odnośnie spłaty rat. Powiedzieliśmy sobie o sytuacji tej pozytywnej, czyli wcześniejszej spłacie, ale równie dobrze może się pojawić sytuacja negatywna, czyli opóźnienie w spłacie rat. W przypadku opóźnienia będą naliczane Państwu odsetki ustawowe za opóźnienie. Generalnie opóźnienie w spłacie odpowiadającej kwocie równowartości co najmniej dwóch rat może być podstawą do natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez PFR. Oczywiście to słowo może jest tutaj kluczowe, że PFR może to dokładnie uruchomić, jeżeli to jest co najmniej wysokość dwóch rat, ale nie musi. Ale zwracam jakby Państwu uwagę na to, żeby pilnować tego, jeżeli planujemy mieć opóźnienie, to żebyśmy jednak planowali to w ten sposób, żeby to nie przekraczało wysokości co najmniej dwóch rat. Dlaczego? Bo w przypadku wypowiedzenia umowy przez Polski Fundusz Rozwoju, przedsiębiorca będzie zobowiązany do tego, żeby zwrócić pozostałą kwotę do spłaty w terminie 14 dni roboczych od dnia wypowiedzenia umowy o subwencję finansową. Tyle, Szanowni Państwo, z mojej strony. Za chwilę Kasia opowie Państwu o rozliczeniu i umorzeniu 100% kwoty subwencji. I tutaj zasady będą inne niż w tych przypadkach, które ja opowiadałem, więc jeżeli Państwu przysługuje umorzenie 100%, to bardzo proszę, żebyście zapomnieli o tym, co przed chwilą mówiłem. Ale myślę, że Kasia też wyraźnie tutaj to oddzieli grubą kreską. Kasiu, oddaję Ci głos. Dziękuję, Patryk. Potwierdzam, że Cię słychać. No to super, bo nie ma nic gorszego, jak siedzieć przed Państwem i po prostu ruszać ustami, a Wy mnie nie słyszycie. I to już naprawdę nie jest wygodne, a zdarzają się sytuacje różne. Szanowni Państwo, rozliczenie i umorzenie 100% subwencji. Taka oczywiście możliwość istnieje pod czterema warunkami, które należy spełnić bezwzględnie. Czyli wszystkie cztery warunki muszą być spełnione łącznie. Pierwszy, nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w każdym czasie. Czyli tutaj zasada podobna. W żadnym momencie, w którym od dnia udzielenia subwencji nie można było zaprzestać prowadzenia działalności, czy też jej zawiesić. Druga przesłanka. Nieposiadanie statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji. Rozporządzenie pomocowe macie Państwo podpięte. Faktycznie wykonywana działalność jest ujawniona w rejestrze CIDG bądź w KRS-ie na dzień 31 grudnia i mówimy tutaj o tych 54 kodach PKD, które uprawniają przedsiębiorcę do tego, żeby skorzystał ze 100% umorzenia subwencji. Przypominam, 54 kody. I warunek czwarty, odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaży o minimum 30% w wybranym przez przedsiębiorcę okresie. Oczywiście te okresy wskazane są w regulaminie. Jeszcze raz podkreślam, wszystkie warunki łącznie, wszystkie cztery muszą być spełnione, aby otrzymać umorzenie 100%. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że beneficjent wie o tym, że przysługuje mu prawo do umorzenia 100% subwencji, ale nie korzystał z tarczy finansowej 2.0. Mogło tak się zdarzyć. Co w związku z tym? Wiemy, że spełnił cztery kryteria, o których powiedziałam. Wiemy, że może. Natomiast na etapie rozliczenia, jeśli jest taka potrzeba, należy wskazać kod uprawniający do umorzenia 100% subwencji i pod tym kodem faktycznie musi być wykonywana działalność. Nie musi to być kod główny, ale musi być faktycznie prowadzona w tym obszarze działalność i podać wartość spadku przychodów ze sprzedaży. Dlaczego zwracamy na to uwagę? Dlatego, że przedsiębiorcy, którzy korzystali z tarczy 1 i korzystali z tarczy 2, oni dostaną propozycję umorzenia 100%, dlatego że PFR będzie miał zaciągnięte te dane, które wpisywał przedsiębiorca, wnioskując o tarczę 2.0. Kiedy nie otrzymał przedsiębiorca, czy nie wnioskował
o tarczy 2.0, to musi spełnić, jakby to musi wykonać, te działania musi podjąć. 54 kody PKD, tych nie będę Państwu literalnie czytała, na co zwracam uwagę, jeśli mówimy o spółkach cywilnych, kody PKD będą weryfikowane na podstawie REGON-u. Drugi warunek, czy kolej ostatni już właściwie warunek, to jest odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaży minimum 30%. I tutaj przedsiębiorca może wybrać jeden z dwóch czasokresów, w zależności od tego, który dla niego będzie korzystniejszy. Pierwsza opcja porównawcza, 1 kwietnia, 31 grudnia 2019 do analogicznego okresu 2019 roku, czyli 1 kwietnia, 31 grudnia 2019 lub 1 października, 31 grudnia 2020 do analogicznego okresu roku poprzedniego, czyli 1 października, 31 grudnia 2019 roku. Dlaczego mamy tutaj lub? To oznacza, że jeśli liczycie Państwo i tu wychodzi Wam 29% spadku, 29 to nie 30. Mamy jasną informację, że to musi być minimum 30%, czyli badania w tym obszarze, odcinku czasowym nie kwalifikują do umorzenia. No to jest druga próba. Sprawdzamy tu, czy w tym wypadku mamy 30% spadek przychodów. I okazuje się, że tak. To oznacza, że możemy przejąć przyjąć dane z tego czasokresu. Sam przedsiębiorca o tym decyduje. Na podstawie jakich dokumentów będzie wykazywany spadek przychodów? Jeśli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, no to mamy JPK VAT 7M, jeśli rozlicza się miesięcznie, jeśli rozlicza się kwartalnie, JPK VAT 7K. Jeśli mamy przedsiębiorcę, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT, którzy rozliczają się kasowo, świadczą tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT-u, bądź też nie będący podatnikami VAT, czy też ci, którzy rozliczają się ryczałtem, to te dane będą sprawdzali, weryfikowali, będzie to rozumiane jako przychód z innych źródeł, tak zwany przychód operacyjny, w rozumieniu ustawy CIT, lub albo w przychodu działalności w rozumieniu ustawy PIT. Oczywiście mówimy tutaj o tym, co stanowi podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT lub PIT. Więc na podstawie tych dokumentów, na których obliczacie zaliczkę na podatek, na podstawie tych dokumentów będziecie Państwo to weryfikowali, jeszcze raz podkreślam, tak zwany jest to przychód operacyjny. Jeśli mamy przedsiębiorców, którzy korzystają z karty podatkowej, w tym wypadku będzie to kwota wyliczona przez beneficjenta na podstawie wystawionych rachunków bądź faktur. Skutki podatkowe umorzenia subwencji. Tutaj, Szanowni Państwo, jeszcze nie mamy jednoznacznych informacji z Ministerstwa Finansów. W związku z tym umorzenie subwencji na tę chwilę, zgodnie z obowiązującymi zapisami, stanowi przysporzenie dla przedsiębiorcy. Zasada prawa podatkowego wiążą się z tymi oczywiście zdarzeniem powstanie zobowiązania podatkowego. Co to oznacza? Jeśli dochodzi do umorzenia, będziecie Państwo musieli zapłacić od tego podatek. Oczywiście jest możliwość taka, że te regulacje zostaną zmienione, natomiast na tę chwilę nie mamy takiej informacji z Ministerstwa Finansów. Zachęcam do śledzenia komunikatów na stronie PFR SA. Na co zwracamy uwagę? Czyli powiedzieliśmy o tym, że jeśli by coś było, jakieś były niezgodności, czy PFR nie może podjąć decyzji z różnych powodów, to wszczęte jest postępowanie wyjaśniające. Na co zwracam uwagę? Beneficjent nie może rozpocząć takiego postępowania wyjaśniającego przed
przed tym momentem, w którym uzyska decyzję z PFR-u. To jest pierwsza rzecz. Czyli nie mówimy tutaj o oświadczeniu, a o decyzji. Druga kwestia, postępowanie wyjaśniające realizowane jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem banku. Postępowanie nie zwalnia z obowiązku terminowej spłaty subwencji. Czyli jeśli powiedzieliśmy, że to już jest po decyzji, za chwilę zostanie podstawiony, czy już został podstawiony harmonogram, mamy rozpisaną spłatę wymaganej do zwrotu subwencji na raty, to te raty regulujecie Państwo na bieżąco. Nie może dojść do zaległości, bo tak jak powiedział Patryk wcześniej, dwukrotność raty, równowartość minimum dwukrotności raty może spowodować wypowiedzenie subwencji. I postępowanie wyjaśniające nie dotyczy beneficjentów, jeszcze raz to podkreślamy, którzy zaakceptowali propozycję, jaką złożył im PFR w zakresie rozliczenia subwencji. Na złożenie zapytania w postępowaniu wyjaśniającym beneficjent ma 10 dni roboczych od udostępnienia przez PFR decyzji, tutaj podkreślam słowo decyzji, o wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. Czyli wiecie już, ile macie ewentualnie zwrócić? Dopiero wtedy, kiedy wiecie, ile, dopiero wtedy wszczynane jest postępowanie wyjaśniające. O co można zapytać w postępowaniu wyjaśniającym PFR? No oczywiście o wysokość subwencji podlegającej zwrotowi, która została wskazana przez PFR w decyzji udostępnionej pod warunkiem udokumentowania przez beneficjenta różnic w treści decyzji, a stanem rzeczywistym, czyli to, co powiedziałam wcześniej. I druga sytuacja, może zapytać o decyzję informującą o zidentyfikowaniu przez PFR nieprawidłowości, które uniemożliwiają podjęcie czy ustalenie subwencji podlegającej zwrotowi. Czyli to jest ta decyzja taka, powiedziałabym, niekwotowa, czyli macie decyzję, ale nie macie rozstrzygnięcia, ile do zwrotu, ile umorzone. Więc i tutaj postępowanie wyjaśniające, żeby osiągnąć porozumienie w tym zakresie. Kiedy subwencja podlega zwrotowi? No oczywiście, też już o tym wspominaliśmy, ale podkreślamy to jeszcze raz. Subwencja podlega zwrotowi w całości w przypadku niezłożenia oświadczenia o rozliczeniu subwencji przez beneficjenta, który nie przekazał do banku dokumentów poświadczających umocowanie osoby upoważnionej do zawarcia umowy lub też nie potwierdził przeniesienia rezydencji podatkowej do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oczywiście, jeśli to było wymagane, był to marginalny, nie jakaś marginalna część, ale zdarzały się takie sytuacje. Druga sytuacja, ustalenie przez PFR, że beneficjent naruszył inne wskazane powyżej warunki programowe. Co to oznacza? Zachęcam do tego, żeby zajrzeć do regulaminu. Na stronie macie Państwo podwieszone wszystkie i warto sprawdzić, jakich czynności nie możecie wykonywać, które mogą stanowić podstawę do zwrotu subwencji w całości. Jeśli macie Państwo, jeśli jesteście jeszcze przed tym etapem, a większość z Państwa jest, bądźcie w kontakcie z bankiem, sprawdzajcie informacje na bankowości, komunikaty w bankowości elektronicznej, nie śledźcie stronę PFRSA. Jeśli macie pytania, zachęcamy do kontaktu z infolinią 800-800-120. Działa dla Państwa od godziny 8 do godziny 17, jak również zapraszamy do pobrania Q&A, pytania i odpowiedzi, które są dla Państwa przygotowywane i opracowywane na bieżąco. Podwieszone są na stronie, a tutaj macie je Państwo podlinkowane. Zarówno jak i Patryk pracujemy w firmie PFR Portal PPK, czyli na co dzień zajmujemy się i wspieramy przedsiębiorców we wdrażaniu, czy mówimy o tym, w jaki sposób postępować, aby być zgodnym z zapisami ustawy w zakresie ustawy pracownicze plany kapitałowe. Przypominamy, że do 23 kwietnia, czyli dokładnie za 3 dni, mija termin dla przedsiębiorców, którzy zostali objęci reżimem ustawy w czwartym, ostatnim etapie wdrożenia PPK.
23 kwietnia mija termin na podpisanie umowy o zarządzanie PPK. Co to są za przedsiębiorcy? To są mikrofirmy i to są również ci przedsiębiorcy, którzy na przykład powstali w tak zwanym międzyczasie i zostali objęci reżimem ustawy, jak również ci, którzy zatrudniają poniżej 20 osób, więc wszyscy tak naprawdę są objęci reżimem ustawy z niewielkimi wyjątkami. 23 kwietnia, podkreślam, to jest ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie. 10 maj to ostateczny termin na zawarcie umowy o prowadzenie. Jeśli nie podjęliście Państwo jeszcze działań w tym kierunku, żeby spełnić ten obowiązek, potrzebujecie wskazówek wsparcia, potrzebujecie informacji i poinformować swoich pracowników, czyli czy spełniłeś już ustawowe obowiązki informacyjne wobec pracowników, drogi pracodawco. Jeśli nie, zapraszamy na bezpłatne szkolenia, które organizujemy online oczywiście, bezpłatnie i co istotne, po każdym takim spotkaniu pracownik otrzymuje certyfikat, że wziął udział w szkoleniu i został poinformowany. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie mojeppk.pl. Zapraszam teraz panów z banku, pana Pawła, halo, halo, i pana Bartosza. Czy jesteście panowie? Teraz, szanowni państwo, zanim przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi, będzie część poświęcona, o, pan Bartłomiej, będzie część poświęcona właśnie narzędziu bankowemu. I oddaję głos, wyłączam już swój wskaźnik. Dziękuję. Zacznie pan Paweł. Czy widać? Widać. Widzę, że to jest moja prezentacja. Dobra, Bartek, w takim razie trochę inaczej niż zakładaliśmy, ale nie ma problemu. Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Wąsewicz, reprezentuję bank BNP Paribas i opowiem Państwu pokrótce proces wnioskowania o umorzenie subwencji PFR związany z tarczą 1.0 w bankowości internetowej Go Online. A więc znajdujemy się na profilu firmowym danej firmy w bankowości Go Online. Jesteśmy na zakładce usługi, wszystkie usługi i widzimy po prawej stronie taki kafelek, banerek z możliwością wejścia do wniosku, który pojawi się niezwłocznie w Państwa bankowości internetowej, jak tylko taki wniosek zostanie przygotowany w określonym czasie dla Państwa. Oprócz tego miejsca te banerki będą dostępne także w innych miejscach, tak więc jesteśmy przekonani, że nie zostaną one przegapione. Na banerku znajdują się dwa przyciski, oprócz informacji, dotyczących właśnie między innymi dat składania takiego wniosku, aby Państwo też nie przegapili. Pierwszym z przycisków jest przekierowanie do strony bankowej, na której znajdziecie Państwo więcej informacji odnośnie samego procesu wnioskowania i wszystkie niezbędne informacje. Natomiast drugim przyciskiem jest złożenie oświadczenia, które przekieruje nas do właściwego wniosku. I teraz przejdziemy. Trochę przyspieszę. Dobrze, jesteśmy na wniosku. Tutaj znajdujemy informacje, które dotyczą umowy subwencji, do której odnosi się dany wniosek. Następnie przechodzimy na stronę, na której przedsiębiorca podaje dane firmy. Podstawowe dane firmy jak nazwa firmy, numer NIP, REGON, KRS, jeżeli wymagany, kod PKD prowadzonej działalności. Następnie dane kontaktowe i tutaj się zatrzymam. Przede wszystkim zwrócę uwagę na adres e-mail, który będzie służył przede wszystkim jako medium komunikacji banku z przedsiębiorcą. I na ten adres e-mail będą wysyłane także wszelkie niezbędne informacje związane z chociażby decyzją, informacją, że wniosek został przekazany, a także dalsze informacje, które ułatwią Państwu zorientowanie się, w jakim miejscu
tego toku postępowania jesteśmy. Następnie jest też adres korespondencyjny firmy, szereg oświadczeń, które były już omawiane na prezentacji. Jak widzimy, oprócz obszernego opisu pola mamy także możliwość rozwinięcia sobie klauzuli, tak aby dowiedzieć się dodatkowych informacji. Tak, mogą na wniosku pojawić się także dodatkowe pola, będąc takimi białymi prostokącikami. Wtedy należy je wypełnić. Może to być numer NIP albo region firmy. Następnie kolejna ze stron jest poświęcona danym do wyliczenia subwencji, przepraszam, umorzenia subwencji. Warto zweryfikować te dane, czy wniosek, czy dane służące do zasilania wniosku są aktualne. Nastąpiło wyliczenie subwencji. Kolejnym krokiem dosyć istotnym jest przypisanie wniosku do reprezentanta firmy wypełnianego aktualnie wniosek. I zwrócę uwagę, że osoba, która zdecyduje się na potwierdzenie tego kroku i przejście dalej, przypisuje ten wniosek do siebie i to jej dane będą widniały na dokumencie oświadczenie, które generowane jest w procesie wnioskowania. Jednakże zwracam też uwagę, że jest możliwość kliknięcia przycisku wstecz, który przekieruje nas na wcześniejszą stronę, ewentualnie da możliwość powrotu do bankowości internetowej, aby umożliwić taką akcję innemu reprezentantowi firmy. Przechodzimy dalej. Na wniosku wybieramy sposób reprezentacji. Następnie podajemy imię, nazwisko oraz typ identyfikatora, na przykład PESEL albo jeden z wybranych dokumentów. Następnie wypełniamy jeszcze dodatkowe oświadczenie. I w zasadzie przedostatnim krokiem jest strona z akceptacją oświadczenia. Klikając w zielony przycisk z etykietką oświadczenie, mamy możliwość pobrania dokumentu. Zapoznania się z nim, a następnie akceptacji takiego dokumentu. I tutaj jeszcze przypominam, że nie ma powodu do pośpiechu. Wniosek jest na każdym etapie zapisywany, a więc w tym momencie nawet w przypadku wygaśnięcia sesji albo po prostu chęci wyjścia z wniosku, aby na spokojnie zapoznać się z dokumentem, mamy taką możliwość i możemy wrócić bezpośrednio do etapu, na którym zakończyliśmy, aby zaakceptować warunki przedstawione w oświadczeniu. I tutaj przechodzimy do ostatniego kroku, czyli autoryzacja wniosku przy wykorzystaniu właściwej metody autoryzacji dla każdego z klientów bankowości elektronicznej. I następnie, jeżeli wszystko przeszło poprawnie, dostajemy informację, że dyspozycja złożenia wniosku została przyjęta, a następnie wniosek jest przekazany do organów decyzyjnych. I co istotne, jeszcze wspomnę, to, że historia tej dyspozycji jest widoczna w zakładce usługi, z której przechodziliśmy do wniosku, w sekcji historia wniosków. Tak, widzę, że coś przerwało prezentację. A, dobra, dziękuję bardzo. A kolejne informacje, tak jak już wspomniałem, zostaną przekazane do Państwa za pośrednictwem wiadomości e-mail. I to w zasadzie wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo. Oddaję głos Pawłowi, aby mógł przedstawić pokrótce proces wnioskowania w drugim systemu w banku BNP Paribas. Dziękuję Bartku. Powiedz mi tylko, czy widać? Albo pani Katarzyna jest
Właśnie specjalnie się włączyłam. Tak, widać, widać. Dziękuję, dziękuję. Więc ja zaczynam. Tu widzimy ekran systemu Business Planet dla tych klientów, którzy korzystają z systemu Business Planet. Miejsce, w którym składamy wniosek umorzeniowy jest takie same, gdzie wnioskowaliśmy o subwencję PFR, czyli zakładka inne, subwencja PFR. Przechodzimy do modułu wniosków i na tym ekranie zobaczą Państwo predefiniowany wniosek przygotowany przez Państwowy Fundusz Rozwoju. Na początek on będzie w statusie nowy wniosek, będzie to oznaczało, że ten wniosek jest nie do edycji. W momencie, kiedy stanie on się edytowalny, uzyska status wniosek do podpisu. My w momencie, kiedy PFR udostępni dla Państwa taki wniosek, każdemu użytkownikowi w kontekście klienta, którego on dotyczy, a który może taki wniosek złożyć, wyślemy dedykowane powiadomienie, więc będą Państwo wiedzieli o tym, że taki wniosek czeka i jest możliwy na złożenie. Wchodzimy we wniosek, widzimy poszczególne sekcje tego wniosku, nagłówek, przyznaną kwotę subwencji, pewne dane statyczne, następnie sekcje z danymi firmy, tak, część danych jest preuzupełniona przez PFR, inne dane musimy podać, na przykład ulica, numer, numer lokalu, kod pocztowy, adres e-mail, tak, bardzo ważne, adres e-mail konieczny do kontaktów z PFR-em oraz numer telefonu, również potrzebny na takie potrzeby. Następnie sekcja dane osoby uprawnionej do reprezentowania beneficjenta. Tym razem, jeżeli Państwo korzystali z tarczy 2.0, wypełniamy te dane, natomiast nie załączamy tutaj oświadczeń lub pełnomocnictw. Wskazujemy, czy osoba, która wypełnia, jest samodzielnie umocowana, czy też posiada pełnomocnictwo w dowolnej formie od osób umocowanych do udzielenia takiego pełnomocnictwa. Wybieramy dane, jakimi się osoba wypełniająca wniosek posługuje w naszym banku. To jest istotne, bo my te dane walidujemy, czyli tutaj mam klienta testowego, który posiada taki, a nie inny numer PESEL. Następnie sekcja oświadczeń. Ja przez te oświadczenia nie będę przechodzić, wypełnię tylko te oświadczenia, które są obligatoryjne. Tutaj Państwo z PFR-u bardzo szczegółowo przez nie przeszli. Następnie mamy część związaną z danymi niezbędnymi do wyliczenia kwoty subwencji. Pierwsze oświadczenie o tym, że firma nie jest w upadłości, likwidacji, restrukturyzacji. Następnie przygotowane przez PFR na podstawie danych ZUS dane o zatrudnieniu 1 i 3. Załóżmy, że sprawdziliśmy i tutaj korygujemy sobie na 4 pracowników, czyli mamy skalę redukcji zatrudnienia równą 0%. Jak widzimy, dla tego klienta mamy predefinicję na 100% umorzenia, czyli klient prowadził działalność w tych kodach PKD objętych dodatkowym umorzeniem, produkował wyroby z papieru i tektury, załóżmy, że tak było. Wybrany okres rozliczeniowy to ostatni kwartał, jego możemy zmienić na ostatnie 3 kwartały i załóżmy, że w związku z tym te dane nam się znacząco zmieniły i na przykład mamy spadek przychodów 76%. Konieczne następne oświadczenie dla tego dodatkowego umorzenia o braku naruszenia zakazów i nakazów. Przechodzimy do ostatniego elementu. Mamy sugerowaną kwotę umorzenia, ona jest 100%. Załóżmy, że ten klient o taką kwotę wnioskuje. Naciska zatwierdź. Zostaje przekierowany do ekranu podsumowania. Chwilkę to potrwa. Środowisko testowe. Ale się udało. Mamy ekran podsumowania, czyli jeszcze raz przedstawione te dane. Możemy z tej strony pobrać oświadczenie o rozliczeniu, jeżeli mielibyśmy taką potrzebę, jako dokument PDF-owy, zobaczyć dokładnie, jak to oświadczenie wygląda. Ja nie będę go oczywiście teraz pokazywał. Następnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wszystkimi oświadczeniami i je potwierdzamy i posiadaną przez siebie metodą autoryzacji, czy to tokenem mobilnym, SMS-owym, kartą kryptograficzną, zatwierdzamy taki wniosek i po jego zatwierdzeniu na liście wniosków. Wniosku nie udało się podpisać, to tak jak mówię, mamy środowisko testowe, więc tak zwany agreement signer nie zadziałał, ale tym się proszę nie przejmować. Po podpisaniu wniosek miałby status przekazany do PFR i oczekiwalibyśmy na decyzję. Tutaj tylko proszę zwrócić uwagę, że mamy znaczącą różnicę w stosunku do poprzednich tarcz, kiedy to decyzja z PFR-u przychodziła praktycznie niezwłocznie, bo to był 1 lub 2 dni robocze. Tutaj ten termin jest dłuższy, bo wynosi, z tego co pamiętam, około 10 czy 15 dni, to Państwo też o tym mówili, ale jest liczony od końca biegu terminu na złożenie wniosku, tak? Czyli może to być nawet 2 czy 3 tygodnie, kiedy ta decyzja wróci.
Z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Oddaję głos ekspertom z PFR-u. Szanowni Państwo, teraz będziemy przechodzili do części pytań i odpowiedzi. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, chcielibyśmy to jeszcze podkreślić. Czat będzie moderowany, ponieważ jest nas blisko 600 osób w tej chwili, właściwie Państwa na spotkaniu, więc będziemy odpowiadali na wybrane pytania. Te pytania, które najczęściej się pojawiają. Więc proszę nam nie mieć za złe, że nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie, ale po prostu no nie mamy takich mocy przerobowych, bo tak jak wcześniej Patryk powiedział, gdybyśmy chcieli odpowiedzieć na wszystkie pytania, to zajęłoby to ponad 350 minut przynajmniej. Jeszcze warto dodać, że prezentacja będzie Państwu udostępniona po sesji pytań i odpowiedzi, czyli teraz będziemy odpowiadać na Państwa pytania, i po zakończeniu tych odpowiedzi w prawym górnym rogu pojawi się przycisk pobierz. Czyli najpierw pytania i odpowiedzi, później możliwość pobrania prezentacji. I są już pierwsze pytania. Pani Ela, pytanie dotyczy średniego zatrudnienia. Osoba na zwolnieniu lekarskim, w jaki sposób ją uwzględniamy w wyliczeniach i co w sytuacji, kiedy osoba jest w ciąży i raczej będzie na zwolnieniu lekarskim przynajmniej przez 5 miesięcy do rozwiązania? No szanowni Państwo, ja powiem, kogo nie liczycie do zatrudnionych. Nie liczycie, szanowni Państwo, osób, które przebywają na urlopach bezpłatnych przez cały miesiąc. Wszystkich pozostałych normalnie liczycie, zgodnie z wymiarem czasu pracy, na jaki zostali zatrudnieni. Więc tutaj się nic nie zmienia, nawet jak jest ktoś na L4, czy nie wróci, bo jest na macierzyńskim, to już w ogóle będzie liczone inaczej, bo będzie liczone jako jeden. Ale jeśli do tego czasu będzie po prostu na L4, normalnie liczycie. Pytanie pana Mikołaja dotyczy dokładnie tego samego, czyli co w przypadku, kiedy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 6 miesięcy, a następnie przeszedł na zasiłek rehabilitacyjny. No ta odpowiedź jest dokładnie taka sama, więc od razu przejdę do następnego pytania pani Małgorzaty. Czy musimy dostarczyć do banku jakieś dokumenty związane z PPK? Oczywiście, że nie musimy. Jakby czym innym są pracownicze plany kapitałowe, a czym innym jest oczywiście tarcza finansowa, tutaj dokumentów związanych z PPK nie trzeba. Ale z racji tego, że wspólnie z Kasią reprezentujemy PFR Portal PPK, czyli tą spółkę Polskiego Funduszu Rozwoju odpowiedzialną za pracownicze plany kapitałowe, gorąco Państwa zachęcamy do tego, żebyście skorzystali z naszych bezpłatnych szkoleń związanymi z pracowniczymi planami kapitałowymi. Zachęcajcie swoich pracowników do tego, żeby oszczędzali w PPK, bo to jest tylko i wyłącznie ich korzyść. To jest również korzyść państwa, bo dzięki temu wasi pracownicy zyskają pewne bezpieczeństwo finansowe, bufor finansowy. Podejrzewam, że gdyby takie rozwiązanie jak pracownicze plany kapitałowe zostało w Polsce wprowadzone wcześniej, to dzisiaj wszyscy byśmy dużo łagodniej przechodzili przez te negatywne, gospodarcze skutki finansowe pandemii. Warto oszczędzać na przyszłość i warto to robić w PPK. To jest naprawdę bardzo dobry program oszczędnościowy i zachęcamy Państwa do tego, żebyście przeszkolili i siebie, i swoich pracowników właśnie z tego programu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Można jak najbardziej do nas się zgłaszać o przeprowadzenie takiego szkolenia. Pani Ewa, w przypadku korzystania z tarczy 1.0 i 2.0 oznacza to, że w obu przypadkach będzie umorzenie stuprocentowe. Na tę chwilę, Pani Ewo, skupiamy się na tym, co jest tu i teraz, czyli na rozliczeniu tarczy 1.0. Ale jeśli korzystała Pani, czy Państwa, Pani firma korzystała z tarczy 2.0, to propozycję rozliczenia, jaką otrzymacie z PFR-u, to będzie umorzenie 100%. Pytanie pani Agi, z jakiego rejestru następuje baza zatrudnienia? PFR pobiera te dane z bazy ZUS. Co jeśli przedsiębiorca stał się z mikroprzedsiębiorcy MŚP, wzrosło zatrudnienie w okresie ostatniego roku? Szanowni Państwo, pamiętajcie, że oświadczaliście status na dzień 31 grudnia 2019 roku. Teraz rozliczacie już tą tarczę. W związku z tym właściwie nic się dla Was nie zmienia. W tak zwanym rozliczacie normalnie, a to, że wzrosło zatrudnienie, no to i tak będziecie rozliczali do tej ilości osób, na które otrzymaliście finansowanie. Pytanie pani Lucyny.
Jeśli nie mam kodu do umorzenia, ale mam spadek obrotów powyżej 30%, to czy mogę starać się o umorzenie 100%? Nie. Wszystkie te cztery warunki do umorzenia 100% muszą być spełnione łącznie. Czyli nie zaprzestanie prowadzenia działalności, nie bycie przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji, odpowiednie kody PKD i spadek obrotów powyżej 30%. Dopiero jeżeli spełniamy wszystkie te cztery warunki, wtedy będziemy mogli starać się o umorzenie 100% kwoty subwencji. Jeżeli co najmniej jeden z tych warunków nie jest spełniony, czyli na przykład nie posiadamy tego kodu PKD, to nie będziemy mogli umorzyć 100% kwoty subwencji. Wtedy rozliczamy tę subwencję na zasadach ogólnych. Czy liczymy redukcję zatrudnienia, jeśli pracownik zwolnił się na własne żądanie, zapytała pani Helena. Tak liczymy, nie ma to znaczenia, czy doszło do zgonu, czy do zwolnienia, czy do przejścia na emeryturę, czy pracownik zwolnił się sam, czy został zwolniony. Jest to traktowane jako redukcja. Pytanie pani Eweliny. Czy jeżeli nie wydamy całej kwoty subwencji, to trzeba ją będzie zwrócić? Oczywiście nie trzeba będzie zwracać tego, co nie wydaliśmy. Nie ma w regulaminie czy w umowie żadnego zapisu, jak długo musimy tę subwencję wydawać, przez jaki okres i tak dalej. Więc jeżeli czegoś nie wydaliśmy, no to po prostu cieszymy się tym, że mamy pewne nadwyżki, z których po prostu będziemy mogli skorzystać. Nie trzeba tego zwracać do Polskiego Funduszu Rozwoju. Czy zaokrąglamy wartość średniego zatrudnienia do wyliczenia zatrudnienia na przykład 6,75? Szanowni Państwo, jesteście zobowiązani do tego, żeby oświadczyć, można powiedzieć, bardzo precyzyjnie ilość osób zatrudnionych, więc jeśli jest to jeszcze podzielone 6,75 i wychodzą jakieś ułamki, wpisujecie wszystko, wszystkie dane. Jeśli wychodzi 6,75, to nie wpisujemy 7 albo 6. Wpisujecie dokładnie taką wartość, ilość zatrudnionych, czy liczbę, jaka wam wychodzi. Pytanie pana Dawida. Jaki jest termin złożenia wniosku w przypadku wypłaty subwencji w dwóch transzach? Pierwsza transza wypłacona po złożeniu odwołania, druga transza wypłacona po złożeniu odwołania. Bierzemy pod uwagę tą pierwszą transzę, no bo to jakby wynika z tej pierwszej, pierwotnej decyzji, czyli bierzemy pod uwagę to, co pierwsze. Chyba że najpierw nastąpiła anulacja, ale akurat tego pytanie tutaj nie dotyczy, więc bierzemy pod uwagę pierwszą transzę. Pani Anita, czy aby skorzystać ze 100% umorzenia, możemy podać dodatkowe PKD, a nie wskazane w KRS? No właśnie, oczywiście, że możecie Państwo, dlatego zwracam uwagę, że jeśli kwalifikujecie się i wykonujecie działalność pod tym jednym z 54 kodów, możecie to zweryfikować i tym samym, spełniając wszystkie pozostałe trzy warunki, wnioskować o otrzymać 100% umorzenie. Oczywiście, że tak. Pytanie pana Piotra. Czy po otrzymaniu harmonogramu spłaty wyliczonej subwencji do zwrotu można ten zwrot zwrócić jednorazowo, czy tylko w 24 ratach? Oczywiście możecie państwo to zwrócić jednorazowo, ale pamiętacie, co musicie zrobić? Musicie najpierw złożyć do banku dyspozycję i określić, jakiej nadpłaty chcecie dokonać, co ma ona spowodować. Jak najbardziej możecie w takiej dyspozycji wskazać, że chcecie zwrócić tą subwencję jednorazowo. Tylko pamiętajcie o tym. Zawsze, jeżeli chcecie nadpłacić, zawsze musicie wcześniej złożyć dyspozycję. Pani Justyna, w momencie, gdy złożyliśmy CIDG do banku do dnia 31.01.2021 roku, to już nie musimy składać oświadczenia, że mieliśmy prawo do składania takiego wniosku. Jeśli został złożony taki dokument i nie dostaliście Państwo informacji o tym, że były jakieś nieprawidłowości wykryte w tym dokumencie, to nie musicie. Natomiast to pytanie takie właśnie, tam były te dwa przykłady rozpisane, czyli nie zostało dostarczone albo zostało dostarczone i zweryfikowane jako niepoprawne czy też błędne. Wtedy, czy niekompletne. Więc wtedy, Szanowni Państwo, trzeba to zweryfikować. I tyle. Jeśli nie dostaliście Państwo informacji, to znaczy, że pewnie wszystko jest w porządku. Jeszcze gorąca prośba, Szanowni Państwo, jak piszecie pytanie, to nie używajcie wielkich liter, czyli wyłączcie kapsułka, piszcie normalnie, bo to się źle czyta i ani to nie jest wygodne dla nas, ani dla naszej moderacji i to nie sprawia również, że te pytania są bardziej widoczne, wręcz przeciwnie. Pytanie pani Haliny. Pracownik pracował do 25 dnia miesiąca, czy zalicza się go do zatrudnienia?
Zawsze bierzemy stan zatrudnienia na koniec miesiąca, czyli na ostatni dzień, który jest w miesiącu. Żaden miesiąc nie kończy się 25 dnia, czyli zawsze bierzemy pod uwagę 30, 31 lub też w przypadku lutego 28. Więc odpowiadając wprost, nie, takiego pracownika, który pracował do 25, nie wliczamy do stanu zatrudnienia. Pani Marta, czy jeśli mikroprzedsiębiorca utrzymał działalność, zatrudnienie, ale nie odnotował straty, to może liczyć na umorzenie 75% subwencji. Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami regulaminu, 25% było zawsze do zwrotu, czyli mówimy tutaj o tych zasadach ogólnych, 50% za utrzymanie zatrudnienia i 25% za utrzymanie działalności gospodarczej. W tym wypadku, jeśli te pozostałe dwa warunki zostały spełnione, to jest tylko 25% do zwrotu. Tak, Pani Marto? Pytanie Pani Dominiki, czy wystarczy mieć w KRS jeden z 54 kodów PKD, aby został spełniony jeden z czterech warunków umorzenia 100% subwencji? Co w przypadku, jeśli firma nie świadczy tych usług? W regulaminie jest dokładny zapis, że musimy oczywiście posiadać tą naszą działalność pod jednym z tych kodów PKD i faktycznie tą działalność wykonywać. Więc jeżeli nie świadczymy usług w tym kodzie PKD, a mamy go wpisanego, no to niestety nie kwalifikujemy się do umorzenia 100% kwoty subwencji, czyli nasza faktycznie wykonywana działalność gospodarcza musi się odbywać pod co najmniej jednym z tych wskazanych kodów. Pani Anna, czy po umorzeniu części subwencji zobligowani jesteśmy do zapłacenia podatku dochodowego od tej części umorzonej zgodnie z obowiązującymi na tę chwilę regulacjami? Tak, to stanowi przysporzenie dla przedsiębiorcy i będzie na tę chwilę podlega to opodatkowaniu. Pytanie pana Adam. Proszę śledzić komunikaty na stronie PFR-u czy Ministerstwa Finansów. Tam będzie wszystko aktualizowane, jeśli by się coś miało zmienić. Przepraszam, Kasiu, bo źle wyczułem pauzę. Pan Adam. Czy trzeba przedstawić jakieś dokumenty o wykorzystaniu subwencji? Generalnie PFR ma prawo do tego, żeby skontrolować przedsiębiorcę, więc może się taka sytuacja zdarzyć. No oczywiście pytanie, na ile taka sytuacja będzie powszechna, ale jest taka możliwość, że być może będziecie Państwo do tego zobligowani. Czyli Pani Magdalena, czy jeżeli oświadczenie do PFR składa osoba upoważniona, a nie reprezentant spółki, jest spółki wymagane jest upoważnienie, czy musi być ono poświadczone notarialnie? Wystarczy, jeśli ta osoba po prostu jest upoważniona do tego, żeby to zrobić, nie musi to być reprezentant spółki. Pytanie Pani Agnieszki. Proszę o informację, które dokładnie kwartały porównujemy. Trochę rozszerzę to pytanie, bo zakładam, że ono dotyczy porównania tego spadku przychodów co najmniej 30%, czyli jednego z tych czterech warunków do umorzenia 100% kwoty subwencji. I albo bierzemy okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, czyli drugi, trzeci i czwarty kwartał, w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019, czyli kwiecień, grudzień 2020 do kwiecień, grudzień 2019. Lub też możemy wybrać krótszy okres porównawczy, czyli tylko ostatni kwartał, czyli od 1 października do 31 grudnia 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019, czyli ostatni kwartał 2020 w stosunku do analogicznego ostatniego kwartału w roku 2019. Pani Anna, gdzie znajdę listę PKD upoważniony do 100% umorzenia? Zakładam, że to miało być. No, na stronie PFR-u oczywiście, jak również w prezentacji, którą będzie można pobrać na koniec, tam wszystkie 54 kody są wymienione. Pani Anna, jeśli pracownik był w ciągu roku na miesięcznym bezpłatnym, to jak go rozliczyć? Jeżeli ten pracownik w ciągu całego miesiąca kalendarzowego przebywał na urlopie bezpłatnym, to go do tego stanu zatrudnienia w tym danym miesiącu nie liczymy. Ale jeżeli w ciągu tego miesiąca co najmniej jeden dzień pracował, czyli nie przebywał cały miesiąc kalendarzowy, tylko powiedzmy część tego miesiąca kalendarzowego, nawet jeżeli to była znacząca część, to już tą osobę do stanu zatrudnienia będziemy liczyć. Pani Jolanta, podpisanie oświadczenia wymaga podpisu elektronicznego. Jeśli mówimy o oświadczeniu o rozliczeniu subwencji, nie wymaga, będziecie to Państwo podpisywali zgodnie z informacją, którą przekazywali koledzy z banku.
będzie to potwierdzane jednym z tych sposobów autoryzacji, które macie Państwo przyjęte, tam był SMS, token, karta. O, właśnie ktoś się wyłącza. Tak jest, chciałem to potwierdzić. Super, dobrze. Pytanie pana Mariusza. Co jeśli pracownik zwolnił się 3 dni przed końcem miesiąca i ponownie został zatrudniony od 1 następnego miesiąca? Tu jeszcze raz podkreślę, zawsze ten stan zatrudnienia badamy na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego i to jest odcięte grubą kreską, ostrym nożem. Czyli jeżeli, nawet jeżeli się zwolnił na 3 dni przed końcem miesiąca, no to zobaczcie, na koniec miesiąca kalendarzowego nie było go, nie pracował, więc do stanu zatrudnienia nie jest wliczany. Jeżeli został zatrudniony od 1 następnego miesiąca, no i zakładamy, że również był tym pracownikiem na ostatni dzień tego następnego miesiąca, no to w tym następnym miesiącu już go do tej średniej liczyć będziemy. Ach, bo widzisz, ja pominam jedno pytanie. Jesteś czujny? Dziękuję. Ranko. Jestem właścicielem firmy, składam osobiście wniosek o subwencję. Czy muszę złożyć dokument potwierdzający, że osoba składająca wniosek była do tego upoważniona? Nie, dlatego, że działał pan w swoim imieniu, więc nie musiał pan sam sobie dawać pełnomocnictwa do działania w swoim imieniu. Jest to niepotrzebne. Pytanie pani Ewy. Umorzenie 100% następuje, gdy łącznie są spełnione 4 warunki. Nie ma tam warunku o utrzymaniu średniego zatrudnienia, na które otrzymaliśmy subwencję. Zgadza się. Nawet jeżeli byśmy dokonali wtedy tej redukcji o 90%, o 99%, a bylibyśmy upoważnieni do umorzenia 100%, to jest nam umarzane 100%. Pani Aneta, właściciel firmy zmarł nagle w wyniku zakażenia COVID. Jestem żoną, zarządcą sukcesyjnym. Przedsiębiorstwo wykazuje od miesięcy duże straty. Czy mogę starać się o 100% umorzenia subwencji, biorąc pod uwagę tragiczne wypadki losowe? No, szanowni Państwo, jeśli chodzi o możliwość 100% umorzenia, to bardzo precyzyjnie określone są warunki. Natomiast zachęcamy do kontaktu z PFR-em, dlatego że zgodnie z artykułem, ja już sobie pozwolę otworzyć, zgodnie z artykułem 6 umowy, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, po bezskutecznym upływie miesięcznego terminu na ustanowienie zarządcy, chociaż w tym wypadku u Was się to już wszystko wydarzyło, więc teraz Pani jako zarządca sukcesyjny powinna się skontaktować z PFR-em i tą sytuację wyjaśnić czy uregulować, jakie to będą zasady. Na tą chwilę ja nie jestem Pani w stanie odpowiedzieć, dlatego że to PFR będzie badał kondycję firmy i całą sytuację. Pytanie pana Szymona. Czy jeśli sam składałem wniosek o subwencję w bankowości elektronicznej, to czy muszę dostarczać jakieś dodatkowe dokumenty dotyczące upoważnienia? Tutaj zakładam, że mówiąc sam składałem wniosek, ma pan na myśli to, że jest pan właścicielem swojego przedsiębiorstwa. No to jest to, o czym mówiła kilka chwil temu Kasia, że jeżeli sami jesteśmy właścicielem przedsiębiorstwa, sami składaliśmy ten wniosek, no to nie musimy sami siebie do tego upoważniać. Ja może doprecyzuję tylko jedną sprawę, bo oczywiście nie muszą wtedy Państwa składać oświadczenia lub pełnomocnictwa, ale zgodnie z regulaminem w takim sytuacji pytał też Ranko i pyta tutaj pan Szymon, jest konieczność dostarczenia aktualnego na moment składania wniosku odpisu z CEIDG, żeby bank mógł zweryfikować, że pan właśnie faktycznie był. Więc tutaj jakby osobnego dokumentu, tak jak Państwo mówią, oczywiście nie ma pełnomocnictwa do oświadczenia, ale nadal ciąży na tej osobie obowiązek dostarczenia dokumentu potwierdzających fakt umocowania do samodzielnej reprezentacji, czy do odpisu z KRS-u, czy z CEIDG. No tutaj bank też w porozumieniu z PFR-em wszystkich klientów wysyłał, więc na pewno w systemie bankowości elektronicznej Państwo znajdziecie szczegółowe wytyczne, co, w jakiej formie i kiedy dostarczyć. Tu może być jeszcze jedna sytuacja, że właśnie pan Szymon może być też na przykład wspólnikiem spółki cywilnej i na przykład być może będzie wymagane na przykład pełnomocnictwo od drugiego wspólnika, albo trzeciego, albo czwartego, w zależności od tego, ile tych wspólników jest, więc wszystko też zależy oczywiście od sytuacji. My tu szczegółowe informacje przygotowane przez PFR do klientów wysyłaliśmy. Jeżeli byłyby szczegółowe pytania, to prosimy po prostu o kontakt z bankiem. No też pracownicy są przeszkoleni. W konkretnych sytuacjach będą w stanie bardzo konkretnie odpowiedzieć, bo to wydaje się proste pytanie. Odpowiedź wcale taka prosta nie jest, bo może od wielu czynników zależeć. Panie Pawle, kolejne pytanie od pani Marty. Bardziej na pewno pasuje
do państwa aniżeli do nas, czyli jak mogę uzyskać potwierdzenie złożenia oświadczenia od banku. Oczywiście. W momencie podpisania tego oświadczenia, co akurat mi się nie udało, bo narzędzie, które podpisuję podpisem kwalifikowanym na środowisku testowym nie zadziałało, taki PDF odkłada się na liście wniosków jako potwierdzenie złożenia tego oświadczenia, jest podpisane podpisem kwalifikowanym za bank. Może go pani sobie ściągnąć, jest to dokument równoważny z formie papierowej. Tak proces jest właśnie zaprogramowany, żeby taki dokument też Państwo mogli sobie ściągnąć, zapisać go lokalnie gdzieś na swoim dysku, ale on też przez całą historię, przez kolejne 5 lat przynajmniej będzie to przechowywany w naszym systemie, więc tam też jest bezpieczny, opatrzymy podpisem, niemożliwy do modyfikacji, więc taki dokument. Też od razu widzę, wyczerpuję pytanie pana Leszka, który zadał praktycznie dokładnie to samo pytanie, co pani. Halo, halo, czy mnie słychać? Tak, słychać cię, Kasia. Bo coś mi się wydarzyło. No dobrze, to skończyliśmy na pytaniu. Teraz pytanie pana Krzyśka. Czy w przypadku niewydania całości subwencji można z pozostałych środków spłacić subwencję? I tu pan Krzysztof cytuje przepis z regulaminu. Dopuszczalna spłata kredytów, możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki. Subwencja nie jest kredytem, więc odpowiedź brzmi tak. Tak można. Dobrze. Pani Aga. Co z pracownikami, którzy sami się zwolnili? Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nie ma to znaczenia, na jakiej podstawie doszło do rozstania pracownika z firmą, czy jest to zwolnienie, czy śmierć, czy przejście na emeryturę, zwolnienie dyscyplinarne, redukcja. Nie słychać nas. O. Prośba do pana Pawła lub do pana Bartłomieja, czy jesteśmy słyszani? Słychać państwa bardzo dobrze. Był jakiś problem, tak, że urwało nas, natomiast czuło natomiast słychać. W tej chwili wszystkich. Dobrze, dobrze. W związku z tym redukcja, szanowni państwo, to redukcja. Nie ma znaczenia pod zwolnienia. Pytanie pana Zbigniewa. Jak wygląda rozliczenie, gdy otrzymałem subwencję z tarczy finansowej PFR 2.0? Tu jesteście Państwo wtedy w bardzo komfortowej sytuacji, no bo zakładając, że oczywiście nadal prowadzicie swoją działalność gospodarczą i jeżeli byliście beneficjentami tarczy 2.0, to od razu wszystkie dane będziecie mieć podstawione w tym formularzu, który będziecie wypełniać w bankowości elektronicznej. Czyli na dobrą sprawę, jeżeli oczywiście uznacie, że te dane są prawidłowe i się zgadzają, to są te same dane, które podawaliście przy okazji składania wniosku o tarczę 2.0, wystarczy, że formularz zaakceptujecie. No i po jakimś czasie PFR wyda Państwu decyzję o umorzeniu 100% kwoty subwencji. Szanowni Państwo, to będą jedne z ostatnich pytań, na które odpowiemy. Pan Dominik, jeśli nie muszę podpisywać umowy o zarządzanie PPK, firma mikro, 7 pracowników, wszyscy zrezygnowali, czy ma to wpływ na negatywne rozliczenie umowy z PFR? Nie ma. Pytanie pani Lucyny, czy pracownik młodociany wlicza się do zatrudnienia w rozliczeniu, jeżeli nie podałam ich przy wniosku? Tak, wlicza się, no i w zależności od tego, czy podajemy do ZUS-u jego wymiar czasu pracy, to liczymy zgodnie z tym wymiarem, a jeżeli nie podajemy, to liczymy jako jeden etat. Pani Ewa, która część subwencji jest opodatkowana, całość czy umorzenie? Na tę chwilę zgodnie z regulacjami to, co zostanie umorzone oczywiście. Pytanie pani Moniki, korzystając z wzoru, wyszła mi redukcja pracowników 16,7%. Jaki procent musimy zwrócić? Działalność kontynuowana... stałe 25% to jest umorzone, jak wygląda od 0 do 50%. Czyli 25% zawsze do zwrotu i do tego dodajemy 16,7% subwencji, która wynika z redukcji, czyli będzie 41,7%. 41,7% subwencji będzie w tym przypadku do zwrotu. Można powiedzieć, szanowni państwo, że zestawiacie 1 do 1. Redukcja 1%, zwrot 1%. Redukcja o 16%, zwracacie 16%. Redukcja o 0,75%, zwracacie 0,75%. 1 do 1. Pan Mirosław, jeśli zatrudniam jednego pracownika i otrzymałem subwencję na niego, ale zatrudnienie drugiego na niego, ale zatrudniłem drugiego na 1/8 etatów,
to w oświadczeniu podaję, że zatrudnienie się zwiększyło o 1/8. Tak, oczywiście, to nie ma znaczenia dla kwoty do zwrotu czy też umorzenia, ale faktycznie oczywiście oświadcza pan prawdę. Pytanie pana Pawła. Proszę o przypomnienie terminów do złożenia ostatecznego wniosku. Rozumiem, że wniosku rozumiemy tutaj jako to oświadczenie o rozliczeniu. Więc terminy wyglądają następująco. Macie państwo rocznicę wydania państwu subwencji finansowej. Od tego momentu macie 10 dni roboczych na to, żeby to oświadczenie złożyć. W ciągu 10 dni roboczych musicie w ten formularz wejść, no i ten formularz dokonać zmian i ten ewentualnych zmian i ten formularz zaakceptować. Nie możecie tego zrobić dzień później, nie możecie tego zrobić dwa dni później, macie na to konkretnie 10 dni roboczych od rocznicy przyznania państwu subwencji finansowej. Pani Ania zapytała, co oznacza trudna sytuacja przedsiębiorcy. Jest to rozporządzenie pomocowe, bardzo szczegółowo opisane. Macie to państwo podlinkowane w tej prezentacji, więc jeśli ją pobierzecie, a zaraz ją udostępnimy dla państwa, to po kliknięciu zostanie pani przekierowana, będzie można spokojnie to poczytać. I to już będzie już praktycznie ostatnie pytanie, bo już jest 10:30, będziemy państwu teraz udostępniać prezentację. Za chwilę będziecie państwo ją mogli pobrać w prawym górnym rogu. Nie jesteśmy w stanie niestety odpowiedzieć czasowo na wszystkie pytania, chociaż widzę, że te pytania naprawdę w większości się dla państwa powtarzają. Udostępnij. Teraz możecie państwo w prawym górnym rogu prezentację pobrać. Tak, już widzę, że państwo pobieracie. Widziałem jeszcze w ostatniej chwili pytanie na przykład dotyczące otrzymałam subwencję w maju, wtedy została mi ta subwencja wydana, od kiedy rozpoczynam liczenie średniego zatrudnienia? No od końca miesiąca poprzedzającego, kiedy otrzymaliśmy subwencję, czyli w maju otrzymaliśmy, od 30 kwietnia rozpoczynamy liczenie tego średniego zatrudnienia. To jest też bardzo istotne, Szanowni Państwo, będziecie zawsze to liczyli od daty wydania decyzji przez PFR, nie od daty złożenia wniosku, bo mogliście złożyć wniosek jeszcze w kwietniu, a decyzję dostać w maju, to od kiedy liczycie? No od tego momentu, w którym została udzielona decyzja PFR-u, więc na to zwracamy uwagę. Pytaliście też państwo o kody PKD, a co jeśli prowadzę działalność gospodarczą i to jest kod poboczny, to nie jest mój kod główny, ale mieści się w tych 54 kodach, spełniam pozostałe warunki, czy wtedy mogę liczyć na umorzenie 100% kwoty subwencji? Odpowiedź brzmi tak, oczywiście jeżeli faktycznie wykonujemy działalność pod tym kodem. Tak, jak też tam widziałam takie pytanie, gdzieś mi jeszcze kątem oka złapane. Czyli zatrudniałam jedną osobę, nie zatrudniam wtedy jednej osoby, czyli redukcja zatrudnienia 100%, to oznacza, że ta część subwencji, która odpowiada za utrzymanie zatrudnienia, czy też redukcję, no będzie postawiona do zwrotu, czyli w tym wypadku tylko 25% może zostać umorzone ze względu na kontynuowanie działalności gospodarczej. Zgadza się. Pamiętajcie państwo również o tym, że nie musicie zatrudniać tych samych osób z imienia i nazwiska, na którą otrzymaliście subwencję. Jakby PFR będzie badał tylko i wyłącznie liczby. I to wynika z tego, o czym też państwu wielokrotnie mówiliśmy. Nie jest ważne to, czy ten pracownik sam się zwolnił, czy my go zwolniliśmy, czy przeszedł na emeryturę, czy zdarzyły się jeszcze inne sytuacje. Ważne jest to, żeby były utrzymane liczby. PFR będzie badał tylko i wyłącznie stan zatrudnienia. Nie są brani pracownicy pod uwagę z imienia i nazwiska. O, to jest takie pytanie na koniec. Czyli rozumiem, że pan Grzegorz zapytał, czyli rozumiem, że nie podejmujemy żadnych działań, dopóki nie otrzymamy propozycji rozliczenia umorzenia z PFR. Tak, dokładnie, czyli najpierw propozycja, potem możliwość edycji, potem decyzja, harmonogram i spłata. 5 kroków. Ponownie państwu udostępnimy prezentację. Tak. Proszę pobierać. Kasiu, jest 10:34, powoli już będziemy musieli się... Musimy kończyć, tak. Zapraszamy jeszcze pana Pawła i pana
Bartłomieja, żebyśmy się mogli z Państwem pożegnać. Bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego, dużych umorzeń, no i dużo zdrowia. Tak jest. Dołączam się do życzeń. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia.